Może byłoby to bardzo ryzykowne, dlatego że sami Państwo widzicie, no pojawiają się czasem różne problemy techniczne. Ale wszystkie komentarze jak najbardziej mile widziane. Ja zacznę od takiej małej anegdoty. Pamiętam miesiąc, dwa temu prowadziliśmy jeden z takich zespołów projektowych online i w trakcie rozmowy jedna z osób omawiała plan naszych działań w sytuacji covidowej i nagle zupełnie z innej strony odezwał się taki głos: kiedy kończysz? Na to referujący stwierdził: jeszcze mam dwa punkty, ale myślę 15 minut i skończymy. Okazało się, że nie było to pytanie do niego, tylko pytanie żony do męża w związku z przygotowywanym obiadem. No, to są te uroki pracy online. Część z nas się często chowa i boi się, zastanawiając, czy dobrze wygląda, czy odpowiedni profil. Ostatnio z profesorem Markiem Frankowiczem rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest też tło, które nas otacza. Ja dzisiaj Państwa witam z firmy Eurokreator, z naszego zaplecza kreatywnego iLab Plus. Każdy z nas jest w swoim środowisku. Państwa nie widzimy, więc możemy sobie tylko wyobrażać, jak sytuacja wygląda u Państwa. Nasze spotkanie zaczniemy od takiej prezentacji wstępnej, określającej tak naprawdę, skąd jesteśmy i co się wydarzyło w odniesieniu do tych projektów dla nas, kiedy musieliśmy je realizować, kiedy w ogóle nie spodziewaliśmy się, że z tym COVID-em będą takie problemy i mimo różnych komunikatów, które do nas docierają, one są tak naprawdę niezmienne, a nie wiemy jeszcze, co się wydarzy na jesień. Poproszę o takie pierwsze wprowadzenie i pokazanie też swojej osoby i roli w projektach profesora Marka Frankowicza. Dziękuję bardzo, ale słyszę pogłos. Teraz dobrze mnie słychać? Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że się mogę z Państwem chociażby wirtualnie spotkać. Chciałbym się podzielić z Państwem moimi doświadczeniami i pewnymi przemyśleniami związanymi z tym, jak funkcjonować w tym nowym, wspaniałym świecie, w tej nowej rzeczywistości, jaką nam zafundował COVID. Przygotowałem takich kilka punktów w postaci prezentacji jako takie wprowadzenie do dyskusji, ale myślę, że sama moja przemowa nie potrwa dłużej niż kilka minut, natomiast mam nadzieję, że pozostała część spotkania również po prezentacji, po wypowiedzi pani Marty będzie miała głównie charakter interaktywny, że wspólnie się będziemy zastanawiali, co w danej sytuacji możemy robić, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić. Może bym prosił w takim razie o uruchomienie prezentacji. Bo tu właśnie nie wiem, czy ja mogę po prostu... Właśnie wygląda, już. O, dobrze, dobrze, to kolejny poproszę. O, dobrze. Panie profesorze, zanim przejdziemy jeszcze do prezentacji, chciałbym, żeby jeszcze dwa słowa powiedziała, pan profesor powiedział o sobie, o swojej roli w projektach i później o to samo poprosimy panią Martę Chmielewską-Łaniela. Rozumiem, że teraz już mogę się wypowiedzieć na swój temat. Witam tak. Jeszcze bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo mi miło gościć na tym webinarium. Ja reprezentuję Społeczną Akademię Nauk, Dział Projektów Międzynarodowych. Aktualnie z ramienia szkoły koordynuję, w zasadzie zarządzam dwoma projektami, w których uczelnia jest koordynatorem. Jeden z tych projektów jest projektem, który realizowany jest w ramach sektora szkolnictwa wyższego. Projekt nosi nazwę Solving. Zajmujemy się w tym projekcie rozwiązywaniem różnego rodzaju konfliktów międzykulturowych w środowisku uczelnianym. Badamy strefy wrażliwe, jakie mogą się pojawiać w interakcjach pomiędzy studentami, na przykład a kadrą, w zależności na przykład od kraju pochodzenia. Natomiast drugim projektem, którym zarządzam, jest projekt o wdzięcznej nazwie Multilingual Families Clubs, który dotyczy jakby wspierania aktywności lokalnych osób, które migrują do kraju goszczącego i jakby zapewnienia im możliwości budowania po prostu tego różnego rodzaju
klubów, w których jakby mogą oni realizować swoje aktywności różnego typu, tak? Poprzez naukę, nie wiem, jakichś kwestii związanych z jakąś taką małą produkcją, wytwarzaniem jakiejś manufaktury, jak również mogą tam realizować spotkania wspólnie z dziećmi. Także jest to dosyć ciekawy projekt. I oba projekty aktualnie są w toku. Ten drugi, o którym wspomniałam, w zasadzie powinien się już zakończyć. Natomiast sytuacja związana z koronawirusem niestety nam w tym przeszkodziła, ale o tym opowiem później. Oddaję głos panu Markowi. Proszę państwa, więc w takim moim krótkim wprowadzeniu chciałbym powiedzieć, że możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Po pierwsze, projekty, które już są w realizacji, to znaczy, które zaczęły się przynajmniej kilka miesięcy przed wybuchem epidemii, przed ogłoszeniem lockdownu, to na ogół były projekty, które zostały uruchomione najpóźniej w roku ubiegłym, czyli na przykład projekty typu capacity building, które w zasadzie zostały zatwierdzone i uruchomione w listopadzie ubiegłego roku, jak również projekty nieco wcześniejsze. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Oprócz tego jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale myślę, że to jest zagadnienie na zupełnie nowe webinarium. Nowe projekty. Jak w ogóle przystąpić do tworzenia koncepcji nowych projektów w warunkach kompletnej niepewności, kiedy na przykład nie wiemy, jak długo pandemia potrwa i w którym kierunku pójdzie. W związku z tym, proszę państwa, nie będę w ogóle mówił nic o nowych projektach, tutaj mogę się przełączać. Przełączę się w takim razie do drugiego slajdu, gdzie chciałbym powiedzieć, jakie mamy cztery, według mnie, podstawowe aspekty, które się pojawiają przy projektach, które obecnie realizujemy. To jest, proszę państwa, moje takie, powiedzmy, prywatne podejście, gdyż ja jako chemik, teoretyk nie zajmuję się, powiedzmy, profesjonalnie poznawaniem arkanów metodologii pedagogicznych, zarządzania projektami i tak dalej. Raczej to wszystko opanowywuję na drodze praktycznej, więc jeżeli na przykład państwo są fachowcami w dziedzinie, powiedzmy, analiz ryzyka zarządzania projektami, czy też pedagogiki, proszę wybaczyć moją terminologię. Więc te cztery podstawowe aspekty, o których chciałem tutaj powiedzieć króciutko, to jest pierwsze, analiza ryzyka, po drugie, potrzeba nowego podejścia, po trzecie, budowa wirtualnej wspólnoty akademickiej i po czwarte, jak powinniśmy się odnaleźć w tym nowym, niekoniecznie wspaniałym świecie. Teraz proszę państwa, jak chodzi o analizę ryzyka. Otóż w starym świecie, w świecie, w którym myśmy żyli, powiedzmy, do lutego, marca obecnego roku, jak wiemy z praktyki i z obserwacji, często analiza ryzyka w projekcie miała charakter rytualny na zasadzie, że przyroda nie znosi próżni. Ponieważ, powiedzmy, Komisja Europejska czy różnego typu instytucje, które są, powiedzmy, odpowiedzialne za dystrybucję funduszy, życzą sobie, żeby wypełnić odpowiednią rubrykę, przyroda nie znosi próżni, w związku z tym zapatrywaliśmy się często w sufit i wymyślaliśmy, jakie ryzyko nas może spotkać. Natomiast w dobie kryzysu analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem zarządzania projektem. I teraz proszę państwa, jeżeli mamy analizę ryzyka, to pierwsze, co według mnie należy dokonać, jeżeli się pojawia problem, i to jest to, co myśmy w kilku projektach od razu zrobili, z którymi byłem związany pod koniec lutego, powiedzmy zaczęliśmy, ale tak w marcu już mieliśmy to w zasadzie na ukończeniu, to jest przeanalizować, jakiego typu rezultaty myśmy w danym projekcie planowali, czy to będą, powiedzmy, rezultaty w naszych pakietach roboczych, czy to będą rezultaty pracy intelektualnej, w zależności od typu projektu. I po drugie, jakiego typu działania planowaliśmy? Na przykład trzeba wziąć macierz logiczną, wiadomo, tam mam wszystko wypisane. I dla każdego z tych elementów przeprowadzić analizę, co się, w jaki sposób nowa sytuacja, która się pojawiła, wpływa na nasze rezultaty i na nasze działania. Myśmy to w naszych projektach zrobili. Teraz proszę państwa, dla poszczególnych rezultatów i działań myśmy określili czynniki ryzyka przede wszystkim i to była waga, czy to jest bardzo poważne, tak jak to jest w analizie ryzyka, czy to jest jakiś bardzo ważny czynnik, który w sposób zdecydowany wpływa na, powiedzmy, możliwość uzyskania danych rezultatów,
czy prowadzenie danych działań. Na przykład wiadomo, że jeżeli mamy lockdown to i mamy działania typu mobilność fizyczna, to to jest bardzo poważny czynnik ryzyka. I po drugie, jakie jest prawdopodobieństwo, że takie ryzyko się pojawi, ponieważ część ryzyk to są takie ryzyka doraźne, już się pojawiły, a niektóre mogą wystąpić powiedzmy w dalszej perspektywie czasowej, i określić działania zaradcze. I myśmy na przykład dla naszych projektów tego typu analizę sporządzili i ta analiza była potem bardzo przydatna i jest cały czas przydatna, bo jest update'owana, żeby projekty realizować. Teraz proszę Państwa, jak już wiemy mniej więcej, jak wygląda sytuacja, w jaki sposób na różnego typu działania, czy też na przykład możliwości otrzymania danych rezultatów, bieżąca sytuacja wpływa, no to wtedy należy pomyśleć o nowym podejściu i przede wszystkim wiadomo, życie nas zmusiło do wykorzystania różnych form kontaktów wirtualnych. Czyli musimy dokonać nowe podejście, czyli popatrzeć zupełnie od innej strony. Ja to nazwałem przewrót kopernikański, a żeby było wesoło, to przewrót kopernikański w przód, czyli taki fikołek należy dokonać. Czyli zamiast tego, jak w nowych warunkach realizować to, co sobie zaplanowałem kilka lat temu, to nie zaczynam od tego, tylko od tego, jakie nowe szanse dla projektu się pojawiły w nowych warunkach. Ponieważ jeżeli będę się trzymał cały czas tego, że mam projekt i ja muszę wszystko dokładnie realizować, to więcej energii stracę na to, żeby realizować, powiedzmy, wlewać to, powiedzmy, stare wino w nowe bukłaki z wiadomym rezultatem, bo to zostało opisane w Ewangelii, prawda, niż skupić się na nowych szansach, jakie się mogą pojawić. W związku z tym zaczynamy od tego, przynajmniej my w naszej praktyce, jakie nowe szanse dla projektu się pojawiły w tych nowych warunkach, żeby naprzód wiedzieć, co możemy nowego zrobić, co nam poprzednio nie przychodziło do głowy albo nie całkiem kładliśmy na to nacisk. I teraz wiedząc, jakie możemy mieć szanse, co nowego się otwiera, a jednocześnie wiedząc, jakiego typu problemy mamy, bo to nam wynika z analizy ryzyka, opracowujemy strategię modyfikacji projektu w taki sposób, żeby z jednej strony maksymalnie wykorzystać nowe szanse i to jako taki punkt pierwszoplanowy, i po drugie, w jaki sposób zminimalizować zagrożenia, czyli spowodować, że przy pomocy nowych narzędzi, nowego podejścia, nowych metodologii będziemy w stanie realizować projekt, pomimo że różnego typu założenia, które przyjęliśmy na początku projektu, teraz okazuje się, że po prostu nie są spełniane. I teraz proszę Państwa, wracając może do tego jeszcze takiego wprowadzenia, tutaj powiedziałem ogólnie, nie chcę właśnie mówić o żadnych detalach, gdyż na to byłby czas w dyskusji, więc tylko tutaj bym chciał wypunktować to, że dla mnie to, co było istotne, to zidentyfikować nowe szanse, jednocześnie przy pomocy analizy ryzyka zbadać, jakie są zagrożenia, biorąc to pod uwagę, zaproponować modyfikację projektu. I teraz właśnie w tych projektach, w których my jesteśmy, tego typu działania prowadzimy, jak na przykład będą w niektórych raporty połówkowe czy raporty postępu, to właśnie tę naszą strategię już uwzględniamy. Kolejna króciutka uwaga, którą chciałbym tutaj jeszcze w tym wstępie wypowiedzieć, jest kolejny problem. W projektach, które mamy, na przykład projektach typu Erasmusa, to bardzo ważnym elementem była mobilność oraz budowanie tak zwanej właśnie wspólnoty akademickiej. Przez to, że mamy do czynienia z różnego typu fizycznymi kontaktami, organizujemy kursy intensywne, szkoły letnie, wymiany, szkolenia dla pracowników, szkolenia dla naukowych, dla administracji, dla studentów i tak dalej, jest mnóstwo okazji, żeby w sposób powiedzmy pół czy nieformalny kształtowały się nowe więzi, a jednocześnie, żeby podczas fizycznych wizyt w różnych instytucjach, poczuć ducha miejsca, genius loci, tę właśnie akademickość danego miejsca. A teraz mamy sytuację taką, że mamy wspólnotę wirtualną. Na przykład ja tutaj mówię do Państwa ileś tam osób siedzi przy komputerach, patrzy na mnie, wokół ma na przykład być może właśnie tak jak ja tutaj kawę czy herbatę, tam jeszcze coś do zrobienia, obiad się gotuje, czy na przykład przerwa między zabiegami, prawda? I pytanie brzmi, na ile na przykład taki udział w różnego typu wirtualnych
działania, chociażby takich jak webinaria, grupy dyskusyjne i tak dalej, może przyczyniać się do budowy nowego typu wirtualnej, powiedzmy, takiej wspólnoty akademickiej. I to jest pytanie zupełnie otwarte. Ja to chcę postawić jako takie pytanie i tu też właśnie bym bardzo prosił Państwa o feedback, w jaki sposób nowe działania czy nowe metodologie moglibyśmy tutaj wykorzystać. Czyli jak taki zbiór ludzi właśnie zamienić w sieć, która rzeczywiście ze sobą oddziaływuje i nawet jeżeli nie mają w danej chwili kontaktu online, to mają to poczucie wspólnoty. Wiedzą, że gdzieś tam w świecie są kolejne węzły sieci, które się właśnie zastanawiają nad podobnym problemem, nad jakim my się zastanawiamy. I proszę Państwa, ostatni problem. To jest taki. No dobrze, mamy sieć, ale jednocześnie my jesteśmy w tej sieci i my mamy stare nawyki. Jak my się możemy odnaleźć w wirtualnym świecie? Czyli inaczej mówiąc, ponieważ mamy przyzwyczajenia z tego świata realnego i nagle się znaleźliśmy w Matrixie, to w jaki sposób my możemy tu funkcjonować? Jak zmieniać różnego typu nasze, powiedzmy, przyzwyczajenia, upodobania i tak dalej, po to, żeby się lepiej w tym nowym świecie odnaleźć? I to znowu jest podstawowy problem, chociażby taki, że teraz, ja już zaraz będę kończył, ale na przykład często w webinariach się zdarza tak, że prelegent mówi przez pół godziny. I teraz ludzie siedzą przy komputerach i oglądają to i bardzo trudno często skupić uwagę przez pół godziny, jeżeli nie ma tej interakcji. Co innego słuchać na sali wykładowej, kiedy mamy te kontakty bardziej takiej natury też, powiedzmy, fizycznej, obserwujemy zachowanie, powiedzmy, prelegenta, mamy kolegów wokół siebie i tak dalej. Więc w związku z tym jest kolejne takie pytanie, które tutaj zawieszam. Jak się możemy odnajdywać w wirtualnym świecie? Jakiego typu przykłady dobrej praktyki możemy tutaj pokazać, żeby nam się po prostu w tej nowej rzeczywistości lepiej funkcjonowało, żeby to nie było po prostu rozwiązanie typu doraźnego, pojawiły się problemy, więc my ad hoc tworzymy pewne rozwiązania, zastępując mobilność fizyczną mobilnością wirtualną, natomiast większość tego dotyczącego, powiedzmy, metodologii naszych przyzwyczajeń zostaje takie, jakie było. I teraz proszę Państwa, tutaj na samo zakończenie chciałbym powiedzieć, to jest 30 sekund, nie będę to charakteryzował, że w tej chwili ja jestem zaangażowany bezpośrednio przynajmniej w 5 projektów, z czego 2 koordynuję, w 2 odgrywam dosyć istotną rolę, w jednym jestem ekspertem zewnętrznym. I to, o czym Państwu opowiadam, to właśnie praktykujemy w ramach tych projektów, szukamy nowych rozwiązań i tutaj też bardzo liczę na interakcję z Państwem. Także bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam Państwa do komentarzy i do dyskusji, oczywiście po wystąpieniu Pani Marty. Także dziękuję bardzo. Serdecznie Panie Profesorze dziękuję. I od razu pewno zaczniemy, jakby przechodząc te poszczególne zagadnienia i kwestie. Pani Marto, ma Pani ogromne doświadczenie projektowe i realizacji też projektów w tym ostatnim czasie. I teraz od razu takie proste, ale pewno i trudne pytanie nasuwa się. Jak to, co było zapisane w aplikacji, jak we wnioskach, miało się do tej rzeczywistości covidowej? Czy może znalazła się Pani w takiej sytuacji wręcz proroka, który przewidział, że mogą się tego typu problemy pojawić i we wniosku już było, co zrobimy w takiej sytuacji? No bo to było zderzenie wniosku z tym, co nagle nie spodziewamy się. Dokładnie tak. Znaczy ja tego doświadczyłam w obydwu projektach, za które odpowiadam. W jednym, który w zasadzie powinien się skończyć już w kwietniu tego roku, mieliśmy o tyle ciekawą sytuację, że jakby COVID zastał nas w momencie, kiedy byliśmy w ostatniej fazie realizacji projektu. Mieliśmy zorganizować ostatnie webinarium online. To było jedno z zadań w ramach rezultatu intelektualnego numer 6. Liderem tego rezultatu był nasz partner włoski, który odpowiadał również za stronę taką wizualną projektu, za przygotowanie outline'u wszystkich dokumentów. Natomiast jakby, no ponieważ u nich ten lockdown i cała sytuacja związana z pandemią zaczęła się zdecydowanie wcześniej, więc jakby on te sygnały ze swojej narodowej agencji otrzymał wcześniej, że jakby ze względu na zamknięcie granic, no, na pogarszającą się sytuację zdrowotną w wielu regionach, jakby oni dostali informację, iż no, nie będą mogli jakby w ramach tych zaplanowanych mobilności się poruszać.
My na 27 marca mieliśmy pierwotnie zaplanowane ostatnie spotkanie projektowe połączone z konferencją finalną, dosyć jakby o dosyć ciekawej tematyce poruszającej właśnie jakby wpływ tej wielokulturowości w rodzinach jakby przyjeżdżających do krajów, emigrujących do krajów, jakby wspieraniu tych aktywności tych rodzin. No niestety jakby sytuacja związana z konferencją, znaczy z koronawirusem nie pozwoliła nam na jakby zrealizowanie tej konferencji. Niemniej jednak, jak sami Państwo wiecie i pewnie wielu z Was również tych jakby kwestii doświadczyło, początkowo informacje płynące z Komisji Europejskiej, a tym samym przekazywane przez Narodową Agencję były sprzeczne ze sobą, tak? One jakby nie były do końca jasne. My też mieliśmy mnóstwo pytań, jak pewne działania zorganizować. W efekcie pierwotnie zaplanowaliśmy przesunięcie oczywiście tej konferencji na inny termin, bo już było wiadomo, że Włosi do nas nie dojadą. Przesunęliśmy również czas trwania projektu pierwotnie do końca czerwca. Takie było założenie bardzo optymistyczne, że uda nam się to zorganizować, czy to w formule online, czy w formule takiej typowej stacjonarnej w czerwcu. I cała machina, ponieważ takie było założenie pierwotne związane z organizacją tej konferencji online, ruszyła i na wstępie pojawiły się pierwsze schody, tak? Jak chociażby takie, które były związane z tym, że konferencja miała być konferencją oczywiście międzynarodową, prowadzoną w języku angielskim, natomiast my nie chcieliśmy zamykać się de facto na jakby osoby, które słabiej komunikują się w tym języku, więc postanowiliśmy, że ona będzie się odbywała w takiej formule dwujęzycznej. No i ja pierwsze kroki, które jakby podjęłam, to zwróciłam się do firmy, z którą od lat współpracujemy przy wielu konferencjach międzynarodowych, z zapytaniem, jak możemy technicznie rozwiązać kwestie tłumaczenia podczas konferencji online. No i tu pojawił się pierwszy kluczek, ponieważ nie bardzo wiedzieliśmy najpierw jakiego narzędzia użyć, później jak to technicznie rozwiązać. W końcu wpadliśmy na pomysł, żeby każdy z potencjalnych uczestników, czyli naszych partnerów, ewentualnie osób zaproszonych z zewnątrz, nagrał tą prezentację. My wgramy, że tak powiem, napisy po polsku i jakby w jakiś sposób te ramy, jakby ten schemat tej konferencji ustalimy. To było proste w przypadku zaplanowania jakby wystąpień, prezentacji opisujących jakby rezultaty naszego projektu. Natomiast nie bardzo wiedzieliśmy, jak rozwiązać kwestię związaną z warsztatem, tak? Gdzie już jest interakcja z uczestnikami, gdzie jakby to tłumaczenie musi być na żywo. No niestety nie udało nam się doświadczyć, jakby sprawdzić, jak to będzie funkcjonowało w rzeczywistości, ponieważ w międzyczasie napłynął kolejny komunikat z Narodowej Agencji, że w przypadku projektów, które zostają przedłużone, nie ma możliwości organizacji działań upowszechniających online. W związku z czym my postanowiliśmy po raz kolejny przedłużyć projekt, aktualnie przedłużyliśmy go do końca września i na razie mamy w planach zorganizowanie tego wydarzenia w trybie stacjonarnym we wrześniu. Czy tak się stanie? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ no nie jestem prorokiem. Nie przewidziałam również pewnych działań wcześniej w projekcie, mimo że online w zasadzie myślę, że Państwo również w większości swoich projektów współpracuje z partnerami, bo chociażby prowadzę spotkania na Skype'ie, tudzież na Zoomie, cyklicznie, tak, które pomagają mi jakby w załatwianiu jakichś spraw bieżących. Więc jak sami Państwo widzicie, no ta cała sytuacja związana z pandemią generalnie spowodowała jakby potrzeba jakby przewartościowania właśnie reagowania, bycia bardziej elastycznym jakby w stosunku do tych jakby niespodziewanych wydarzeń, które się pojawiły. I to jakby to doświadczenie mnie aktualnie nauczyło, że no nie można do końca wszystkiego planować, natomiast nie ukrywam, że widzę jakby w tej całej sytuacji też taki duży plus, że nasza lawina pytań chociażby, którą żeśmy przelali na papier i wysyłali na bieżąco do opiekuna naszego projektu, zaowocowała chociażby jednym z webinariów, które się niedawno odbyły w ramach jakby planowanych działań na lata 2021-2027 w ramach Erasmusów+. I tam pewne odpowiedzi, które na pytania, które my wcześniej zadawaliśmy, chociażby się pojawiły, tak? Więc jakby to jest taka wartość dodana tych jakichś doświadczeń, które my wypracowaliśmy jako uczelnia, jako dział jakby w tej całej nowej sytuacji. Dziękuję. Ja spróbuję Państwa od razu włączyć do tej naszej dyskusji, bo to jest pierwszy problem, którym się zajmujemy, czyli kwestie ryzyka. Jakie największe ryzyka pojawiły się w Waszych projektach? Wybierzcie jedno,
to od razu nam zobaczymy na czacie, jakie są kwestie, do których pewno warto, żebyśmy się także odnieśli. A, pytanie zupełnie z innej strony, gdzie można odsłuchać takie webinaria, te, które się już odbyły. Pani Marto, to od razu, technicznie szybka odpowiedź, gdzie można wysłuchać. A ja zbieram inne odpowiedzi. Znaczy ja myślę, że tutaj warto skontaktować się z Narodową Agencją, ponieważ z tego co wiem, to wszystkie webinaria są nagrywane, tak? Więc na pewno panie, czy opiekunowie projektów, czy osoby odpowiedzialne z danego sektora takimi linkami do tych nagrań dysponują, tak? Więc ja tutaj odsyłam państwa z całą odpowiedzialnością do opiekuna projektu, bądź jakby ogólnie do Narodowej Agencji z takim zapytaniem. Tu już się pojawia rzecz, która w wielu miejscach będzie się pojawiała. Zmiany rozliczenia przez EWRSE, zagraniczna mobilność, co z wydarzeniami, których nie można zorganizować online. Umówmy się tak, że jak są pytania do fundacji bezpośrednio, to proszę je kierować do fundacji, a teraz spróbujemy się skupić na tych polach ryzyka. Praktyki zagraniczne, obawa o nabór, odwołanie mobilności na wrzesień, praktyki zawodowe za granicami, zagraniczne staże. No, kwestie z jednej strony organizacji tego, co dotyczyło bezpośredniego kontaktu, to są takie kluczowe rzeczy, ale była mowa o tym, że albo wchodzimy w sytuację, kiedy coś wydłużamy i wtedy w wydłużonym okresie, licząc na to, że już będzie szczepionka i znajdziemy się w nowej sytuacji w nowym roku, będziemy mogli to zrobić, lub szukamy zastępczych działań. To mam od razu do pana profesora pytanie. W zakresie proponowanych działań w projekcie, jednym z projektów, który realizuje pan profesor, były kwestie spotkań związanych już z bezpośrednimi. W jaki sposób udało się zrealizować ten kontakt między partnerami, no nie tracąc zakładanego efektu i celu tych spotkań? Tutaj, proszę państwa, są dwa aspekty. Jeden to jest aspekt formalny, gdzie jak wiadomo również działamy w warunkach niepewności. Ponieważ mam projekt, jeden z projektów, na przykład partnerstwo strategiczne, wymaga ciągłego kontaktu z fundacją, to ja też wiem, w jakich warunkach działa fundacja, że fundacja też otrzymuje sprzeczne informacje z Brukseli. Więc w związku z tym nie możemy a priori liczyć, że na każde z naszych pytań dostaniemy precyzyjną informację, odpowiedź bądź instrukcję ze strony fundacji, bo w tej chwili wszyscy, począwszy od Executive Agency, prawda, od EACA, działamy w warunkach niepewności. Czyli w związku z tym, z jednej strony to, co należy robić, to jest bardzo uważnie śledzić meandry, powiedzmy, postępowania na poziomie centralnym Brukseli. I na przykład ja mam taki katalog, gdzie skrupulatnie zbieram wszystkie dokumenty, jakie EACA umieszcza na swoich stronach w różnych okresach, chronologicznie, jak również tam chomikuje na tej stronie to wszystko, co dostaje z fundacji, również na przykład wersje PDF-owe korespondencji mailowej z fundacją. Więc pierwsze to jest mieć w porządku chronologicznym na bieżąco różnego typu informacje, które są z fundacji, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa to jest taka. My wiemy, co chcemy robić. Na przykład chcemy organizować spotkanie, wydarzenie upowszechniające. Chcemy organizować praktyki zawodowe i tak dalej. I tu jest pewien ogólny problem i musimy sobie zdawać sprawę, że nikt nam jednoznacznie na ten temat nie odpowie, bo w tej chwili się cały świat nad tym zastanawia. I bardzo poważni w świecie, prawda, tacy no, stakeholderzy, mówiąc po polsku, się nad tym zastanawiają. Więc kolejne, co ja na przykład robię i co państwu podpowiadam, to jest tak. Można zidentyfikować tych, powiedzmy, głównych stakeholderów, którzy się zastanawiają nad takimi problemami. Więc abstrahując oczywiście od centrali w Brukseli, czyli Executive Agency, mamy tak, Międzynarodową Organizację Pracy, która systematycznie publikuje materiały, co robić w warunkach COVID-u, również jak chodzi na przykład o potwierdzanie kompetencji zawodowych, organizowanie staży i tak dalej. Z drugiej strony, proszę państwa, mamy CDFO, który podobne rzeczy znowu robi. Oprócz tego, proszę państwa, mamy European Training Foundation, gdzie jest cały szereg takich blogów uruchomionych, gdzie ludzie między sobą z różnych krajów konsultują, jak oni sobie z tym radzą. Na przykład ostatnio chyba coś z
Azji Środkowej, Uzbekistan, czy ktoś tam sobie uruchomił blog i mówi, a jak to się u nas w Uzbekistanie robi teraz, organizuje sprawy praktyk zawodowych i tak dalej. Więc w związku z tym, ponieważ wszyscy się tutaj zastanawiają, powinniśmy mieć oczy i uszy szeroko otwarte i obserwować, co się dzieje. I skoro mamy pewne określone możliwości działań, to raczej zaplanowaliśmy sobie pewne działania, to od razu przewidzieć, skoro działamy w warunkach niepewności, tak jak tu zresztą było mówione i czy Państwo na blogu mówią, że mamy plan A i plan B, na przykład wydarzenia upowszechniające. Plan A to jest taki, no COVID się skończy, projekt mam przedłużony, zdążymy się wyrobić. Plan B. Zastanowić się, jak my możemy zorganizować wydarzenie upowszechniające i jeżeli będziemy mieli koncepcję zorganizowania tego w postaci wirtualnej, przez jakieś fora, platformy i tak dalej, zastanowić się, jakiego typu na przykład środki byłyby nam potrzebne, a potem negocjowanie na zasadzie na przykład aneksu do umowy, że ponieważ mamy nową koncepcję wydarzenia upowszechniającego, czy można na przykład środki z wydarzeń upowszechniających przenieść na przykład na koszty osobowe, ponieważ będzie to wymagało znacznie większego zaangażowania osób, które organizują to wydarzenie, chodzi o przygotowanie materiału. Albo na przykład będzie wymagało zakupu nowych technologii czy czegoś. Ja po prostu tak rzucam pewną ideę. W związku z tym, dlatego mówię, że abstrahując też od tego, że obserwujemy, co się dzieje dookoła, powinniśmy próbować mieć własne koncepcje, jeżeli nam przyjdą do głowy, albo podpatrzone u kogoś koncepcje, jak możemy na przykład próbować realizować chociażby praktyki, czy coś takiego w przypadku, jeżeli dalej będzie przedłużona pandemia i jakiego typu zmiany wtedy wymaga, jakiego typu zmian wymagałby na przykład nasz budżet i to już jest platforma do negocjacji, na przykład czy powiedzmy z Executive Agency, czy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i wtedy argumentujemy, chcąc otrzymać takie i takie rezultaty w projekcie, ponieważ tego i tego nie możemy robić, chcemy zrobić to i to, bo to nam to skompensuje, prawda? I wtedy możemy w ten sposób na przykład tutaj do pewnych rzeczy próbować podejść. Ja sobie pomyślałem od razu jako komentarz do tego, o czym była mowa przed chwilą, to jest taka świadomość, że nie szukam rozwiązania mojego problemu albo mojego wyzwania po stronie fundacji, czyli agencji narodowej, tylko szukam w swoim gronie, w gronie swoich partnerów tego typu rozwiązań. Jeżeli bardzo istotne, rozglądam się wokół, dlatego że to stworzyło bardzo ciekawy element, o który pan profesor też wspominał, tej wspólnoty. Czyli taka wspólnota ludzi, którzy mają ten sam problem. Jak dzisiaj patrzę na tą listę, którą Państwo tutaj na czacie nam się pojawiła, to jest dokładnie lista każdego z nas. Każdy z naszej tutaj trójki ma te same problemy. To jest tylko kwestia, czy szukamy sposobu na wspólne rozwiązania i proponujemy te rozwiązania, czy się zamykamy tylko w swoim gronie i jesteśmy zamknięci na postrzeganie jakby świata tego zewnętrznego. Pani Marto, czy w waszej relacji też coś takiego się pojawiło, że tak, pani szukała rozwiązań też gdzie indziej, a jeżeli tak, to gdzie? Tak, dokładnie, pojawiła się dokładnie taka sytuacja, o jakiej pan mówi i pojawiło się to w tym samym projekcie Nomen Omen, ze względu na to, że jedno z ostatnich działań, które mieliśmy zaplanowane w ramach realizacji rezultatów intelektualnych, to było wspomniane przeze mnie wcześniej webinarium, które mieliśmy de facto zorganizować online, pierwotnych założeniach, ale ta organizacja online miała pewien haczyk, ponieważ każdy z partnerów zobowiązany był zebrać około 10 uczestników, ekspertów, osób, które byłyby zainteresowane daną tematyką i założenie było takie, że spotkamy się w wyznaczonym terminie, o określonej godzinie, każdy z liderów danego rezultatu zaprezentuje, opowie, że tak powiem, o działaniach, które odbyły się w ramach danego rezultatu. Całość będzie nagrywana, później puszczona na YouTube. No niestety ze względu właśnie na wspomniany wcześniej lockdown i na sytuację szczególnie w Włochów, która zaczęła się stosunkowo wcześnie, oni nie mogli jakby fizycznie zorganizować takiego spotkania, ponieważ na ten moment jakby status quo był taki, że zabroniono im organizację jakby spotkań tam powyżej 5 osób i tak dalej, więc jakby nie wchodziła ta opcja zupełnie w grę. Tutaj skorzystaliśmy z kolei z doświadczenia
naszego partnera czeskiego, który w ogóle bardzo fajnie nam promował cały projekt, on kręcił takie filmy promocyjne w trakcie trwania projektu, one też są dostępne na YouTubie, więc jakby mogę udostępnić później linki do tych źródeł. Natomiast my postanowiliśmy jakby podzielić naszą pracę, to znaczy zadziałać de facto online'owo, natomiast podzielić ją w ten sposób, że każdy z partnerów samodzielnie jakby nagrał taki webinar, zbierając tą społeczność, o której wspomniałam wcześniej, tych 10 osób online. Nie negocjowaliśmy z partnerami wyboru konkretnego narzędzia, ponieważ no, była to dosyć pilna sprawa jakby i nie było za bardzo czasu, żeby jakby skupić się na tym, z jakiego narzędzia ktoś konkretnie powinien korzystać. Bardziej zależało nam na określonym rezultacie. Pomocne było również to, że my nagraliśmy wcześniej te prezentacje, to znaczy każdy lider danego rezultatu nagrał prezentację dotyczącą tegoż rezultatu. I takie webinary, dokładnie 6 takich webinarów, ponieważ mamy 6 partnerów, się odbyły. I z takich ciekawostek, które się pojawiły również jakby w realizacji takiego spotkania z naszej strony osobiście, to mieliśmy, zetknęliśmy się, że tak powiem, wtedy też po raz pierwszy na żywo z takim typowym technicznym problemem, podobnym, który się pojawił u nas w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ prezentacja, którą puściliśmy w trakcie trwania tego webinaru, po prostu była bez głosu, tak? Czyli nie było słychać prowadzącego. Na szczęście ten prowadzący oczywiście w trakcie tego webinaru cały czas był dostępny, uczestniczył, więc jakby całość była kontynuowana już online na żywo, tak? Natomiast oczywiście na ten moment jakby jesteśmy na etapie nagrania tych wszystkich filmów, czekamy jakby na montaż, tutaj też dzięki uprzejmości partnera czeskiego, bo to nie było akurat określone w aplikacji, więc jakby to też było wypracowane w ramach konsorcjum, że tak się podzieliliśmy zadaniami, więc no myślę, że coś fajnego z tego wyjdzie, będziemy mogli później to rozpowszechniać. Tu chciałbym wrócić do prezentacji pana profesora i tego zupełnie innego podejścia. Myślałem, że od razu nasunęło mi się, co różni optymista od pesymista. Tego pewno państwo nie znacie, data końca świata. A tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy odwrócili sytuację, czyli czego nie mogliśmy zrobić, co stanowiło nasz problem, ale co zrobiliśmy, a nigdy w życiu nie pomyśleliśmy, że możemy to robić. I to teraz znowu zachęcam państwa, zapraszam na czacie. Co wam się udało zrobić, czego nie zaplanowaliście, a ta sytuacja spowodowała, że udało wam się to zrobić. Już patrzę na pierwsze komentarze. Ja sobie uświadomiłem, siedząc w domu i prowadząc, zarządzając zespołami też w firmie, że dla mnie to jest możliwość uporządkowania mojej pracy, że bardzo dużo mojej pracy zajmowały mobilności, wyjazdy i inne. Natomiast teraz mogłem sobie w sposób bardzo taki uporządkowany przejść całą agendę zaplanowaną. Patrzymy, co się nam pojawia. Regularne spotkania online. O, to jest to troszeczkę, co odwołuje się do tego, o czym mówiłem. Czyli to spowodowało większą systematyczność. Intensyfikacja kontaktów online z partnerami. Więcej rozmawiamy. Ja się uśmiecham, że my rozmawiamy online. Ktoś u nas na czacie napisał, że jest teraz na szlaku turystycznym, chyba na Storzek. To tak sobie wyobraziłem. Czy wcześniej, jeszcze pół roku temu, takie kontakty by były możliwe? Czy gdybym powiedział, że zapraszam na webinarium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zareagowalibyśmy? Nie wiem, trudno powiedzieć. Rozpoczęliśmy nowy projekt e-twinningowy. To jest następna rzecz. Zainspirowało nas do innego podejścia do projektu. Ustaliłem nowe terminy mobilności, nawiązany kontakt międzynarodowy na e-twinningu, częściowa rekrutacja pod koniec czerwca, uczniowie mieli już wakacje i też spotkanie online. To jest przyspieszenie pewnych działań, czyli inny sposób planowania. Panie profesorze, to moje pytanie. Czy mogę prosić o taki komentarz dotyczący właśnie planowania projektu w kontekście tego, co zapisaliśmy we wniosku i tego, co może się wydarzyć w sytuacjach też ryzykownych dla projektu? Więc tak, tu jeszcze bym chciał do tej poprzedniej dyskusji, do tego, co się pojawia na czacie, nawiązywać, że jeżeli prowadzimy tego typu webinaria, to powinniśmy
rozróżnić dwie kategorie webinariów. Pierwsze to są webinaria poświęcone zagadnieniom formalnym. Tu jest dużo pytań, które się odnoszą bezpośrednio do Narodowej Agencji i Narodowa Agencja organizuje tego typu spotkania. I uważam, że jak my mamy dyskusję tego typu jak ta, to nie powinniśmy w ogóle się tego typu zagadnieniami zajmować, bo my tu mamy takie webinarium, które trudno nazwać kooperatywne, środowiskowe. Celem naszego webinarium jest wspólne zastanowienie się, co możemy zrobić i to zupełnie inny charakter webinarium, gdyż w wyniku tego typu webinariów nawet z naszej strony mogą powstać propozycje skierowane do agencji, czy coś takiego da się zrobić. Czy są przykłady dobrej praktyki, żeby zamienić działania typu A na działania typu B. Inaczej mówiąc, my w naszych webinariach powinniśmy potraktować się jako taką, powiedzmy, samoorganizującą się grupę dyskusyjną. Jeżeli chodzi teraz o sprawy związane właśnie czy z planowaniem, czy z realizacją projektów, to po pierwsze musimy przyjąć takie założenie, że działamy w warunkach niepewności i oczywiście możemy projekt przedłużać, możemy zakładać, że pewne działania odkładamy na przyszłość, natomiast nie możemy się do tego ograniczać, ponieważ nie wiemy, przyjdzie druga fala, trzecia fala, czwarta fala. Oprócz tego, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy systemem naczyń połączonych, bo mamy partnerów międzynarodowych, to wystarczy, że u jednego partnera będzie silny lockdown, to już nam się może projekt posypać, jeżeli sobie założymy spotkania na przykład fizyczne. Czyli inaczej mówiąc, według mnie, tak jak mówiłem o tym przewrocie kopernikańskim w przód, o tym fikołku w przód, powinniśmy podejść w ten sposób, że od razu zakładamy, że tak powiem, w cudzysłowie najgorszy scenariusz, najbardziej restrykcyjny scenariusz i myślimy, co wtedy będziemy robić. I teraz tak, jeżeli mamy projekty tego typu, z jakimi my mamy do czynienia, to abstrahując od wszelkich prac typu desk research, które możemy doskonale robić online, to w zasadzie mamy takie problemy. Po pierwsze, jak organizować spotkania projektowe, jak organizować na przykład upowszechnienie rezultatów oraz jeżeli mamy tę dużą komponentę szkoleniową, jak efektywnie prowadzić szkolenie. O ile weźmiemy, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład międzynarodowe spotkania projektowe, to w zasadzie są różne formy dobrego ich zorganizowania, istnieje dużo platform, teraz wykorzystujemy ClickMeeting, ale są przecież inne platformy, więc zawsze możemy dobrać taką platformę, że to spotkanie fajnie będzie wychodziło i tutaj jest duże pole właśnie do wymiany doświadczeń, tak jak ostatnio z Rafałem dyskutowałem właśnie, jak uczynić takie spotkania mniej formalnymi, że ktoś siedzi na szlaku, ktoś na przykład u siebie w fotelu, a ktoś się kąpie, ale wspólnie na przykład dyskutują nad bardzo ważne problemy edukacji. Prawda? Więc to jest jedna sprawa. Spotkania można załatwić. Jeżeli chodzi o upowszechnienie, to tu obecna sytuacja działa na naszą korzyść. Ponieważ jak upowszechnienie idzie online, to możemy bardzo bezkosztowo włączać do upowszechnienia grupy docelowe, których poprzednio nie przewidywaliśmy. Na przykład uczestników innych projektów. Prawda? Możemy na przykład tworzyć takie platformy, skupić się na ich atrakcyjności, na tym, żeby po prostu ludzie do nich docierali. Więc jak chodzi o upowszechnienie, obecna sytuacja zwiększa nasze szanse. Więc w związku z tym zostaje praktycznie kluczowy problem, w jaki sposób przy pomocy projektów realizować te założone cele, którym jest przyrost kompetencji. Czyli przyrost kompetencji na przykład uczniów, stażystów, kadry akademickiej, kadry administracyjnej, kadry przemysłowej i tak dalej. I teraz znowu mamy dwa aspekty. Pierwsze, przyrost kompetencji, nazwijmy to teoretyczny, który można opanować na przykład przy pomocy różnych narzędzi online. I główny problem, to co zresztą na czacie się pojawia, to jest, co robić z kompetencjami typu praktycznego. Good news jest taki, że to jest nie tylko nasz problem, jak powiedziałem, Międzynarodowa Organizacja Pracy i różne bardzo poważne organizacje międzynarodowe w tej chwili dniem i nocą myślą, co tu robić. Więc w związku z tym my możemy się włączyć w ten nurt i patrzeć, jakiego typu rozwiązania, które się tu zaczynają pojawiać, mogą w jakiś sposób nas zainspirować, żebyśmy również w ramach naszego projektu, kiedy nie możemy na przykład zorganizować fizycznych praktyk terenowych, jednak coś mogli zorganizować, co pewne elementy nam pomoże zrealizować. I teraz proszę Państwa, ja podsyłałem kilka tygodni temu Rafałowi przykład, że na przykład w Niemczech jest organizacja, która się zajmuje profesjonalnie walidacją kompetencji praktycznych dla wybranych grup zawodów.
na przykład powiedzmy mechanik samochodowy, pracownik resortu zdrowia, potem na przykład sprzedawca i tak dalej. Opracowano, i oni to robią od kilku lat, więc to nie jest zależne od COVID-u. Oni opracowali system wystandaryzowanych testów, gdzie testuje się różne typy kompetencji i potem mieli możliwość porównywania rezultatów tych testów z rezultatami, nazwijmy, egzaminów praktycznych. I mogą stwierdzić, które kompetencje rzeczywiście, jak się przetestuje, to można powiedzieć, testuje się na tyle rzetelnie, że wtedy nie trzeba robić egzaminu praktycznego akurat dla danej kompetencji. Inaczej mówiąc, tego typu działania są. Czyli w związku z tym, jeżeli my na przykład będziemy identyfikowali tego typu działania, będziemy tworzyli jakieś nasze forum, takie wymiany dobrych praktyk i tak dalej, to wtedy możemy mieć sytuację typu dziś pytanie, a jak nie dziś, to jutro odpowiedź. Ktoś mówi, no miałem zaplanowaną praktykę tego typu, co mogę z tym fantem zrobić? To wtedy, biorąc pod uwagę, że istnieje mnóstwo różnego typu grup dyskusyjnych w różnych krajach, wszyscy się nad tym zastanawiają, jest niezerowa szansa, że można podpowiedzieć, wszystkiego nie zrealizujesz, ale możesz dużą część zrealizować w taki i taki sposób, bo ktoś już to robił, a wtedy na przykład być może weźmiesz jeszcze jakieś dodatkowe kompetencje, które zrealizujesz, zamiast tego, czego nie możesz zrealizować wirtualnie. Czyli wtedy mówię, korzystając z tej doświadczenia zbiorowego, jeżeli będziemy wiedzieli, co chcemy zrealizować, to jest duża szansa, że będziemy mogli znaleźć jakieś bardzo konkretne rozwiązania. Ja sobie pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej, że jeżeli wchodzimy do tego świata online, a część z nas, na przykład ja sam jestem trenerem stacjonarnym, no to jest bardzo głęboka zmiana. Ja akurat należę do osób, które nie mają problemu z szybkim dostosowaniem się do zmiany, ale są osoby, które mają z tym ogromny problem. I pani Marto, to jest pytanie w tą stronę, no bo tak możemy powiedzieć. Część osób powie, w życiu nie chce wchodzić. Co zrobić, żeby ten świat już, na który pewno, nie wiem czy skazani jesteśmy, ale który jest naszą częścią rzeczywistości i tak będzie już na pewno, był światem wszystkich, a nie stanowił elementu jakiegoś wykluczenia albo samo wręcz wykluczenia. To bardzo ważne w projektach, bo jeżeli nie było to aż tak wymagane i te bezpośrednie kontakty powodowały, że rozwiązania online, ten świat digitalny był uzupełniający, no to w tej chwili on jest jednym, ja bym powiedział, budujemy trochę model hybrydowy w świecie, tak? Ale szczególnie w sytuacji pandemii, ta druga część, ta wirtualna tego świata online, ona jest dominująca. Tak, ja się nad tym zastanawiałam właśnie w kontekście chociażby organizowania spotkań online nawet wczoraj jakby miałam taką wewnętrzną burzę mózgu, jak w zasadzie dobrze przygotować się do takiego spotkania online, bo ja myślę, że część z Państwa już oczywiście w swoim doświadczeniu zawodowym z takimi spotkaniami się zetknęła, chociażby ze wspomnianymi Skype'ami, tak popularnie to nazywając. Natomiast ja myślę, że warto przede wszystkim po pierwsze dobrze zaplanować takie spotkanie, czyli czy to na platformie Doodle na przykład, przesłać partnerom po pierwsze propozycję terminu takiego spotkania, tak, wraz z godziną, oczywiście pamiętając również o uwzględnieniu stref czasowych, bo zdarzały mi się takie sytuacje, że zaplanowaliśmy spotkanie na przykład na godzinę 11, a partner islandzki pojawił się po 2 godzinach na tym spotkaniu, tak, bo nie dograliśmy, że tak powiem, odpowiedniej strefy czasowej. Oczywiście istotna jest też i punktualność, tak samo jak w przypadku spotkań stacjonarnych, tak? Czyli jeżeli cokolwiek ma się przesunąć, pojawiają się jakieś problemy techniczne, bądź na przykład nieoczekiwanie wiemy tuż przed spotkaniem, że takie spotkanie będzie trwało odrobinę krócej, to informujmy o tym wcześniej partnerów, tak? Szczególnie jeżeli jesteśmy koordynatorem tego projektu. Również pojawił komentarz, że przerywam, pana Mariusza Dramskiego. Niestety z doświadczeniem powiem, że podczas spotkania online jest znacznie trudniej wymusić pewne sprawy na partnerach. Tu patrzmy, że mamy różne też kręgi kulturowe i podejście do czasu jest rzeczą bardzo inną, będzie w Polsce, w Niemczech czy też we Włoszech, nie myśląc oczywiście o stereotypach. No właśnie tutaj ja z kolei przy okazji organizowania na przykład wydarzeń powszechniających zastanawiałam się nad tym, jak kontrolować uczestnictwo w takim wydarzeniu, tak? Jak możemy sprawdzić, czy ten uczestnik rzeczywiście
czynnie bierze udział w tym spotkaniu, czy on jest po prostu zalogowany, a w międzyczasie robi inne rzeczy, ponieważ z reguły w większości tego typu spotkań my tego uczestnika nie widzimy. Tak? I jednym z takich przykładów jest sytuacja, której doświadczyliśmy w ramach organizacji tej konferencji online, która się jeszcze nie odbyła. Zastanawialiśmy się, jak wymusić, przepraszam za wyrażenie, na uczestnikach po pierwsze rejestrację w terminie na danym wydarzeniu, a następnie jak na przykład poprosić ich i jakby dopilnować tego, żeby oni wypełnili nam na koniec takiego spotkania ankietę ewaluacyjną, która jest istotnym elementem wielu wydarzeń poprzedniających, które do tej pory z reguły organizowaliśmy stacjonarnie. No i taki jakby myśląc tutaj w całym zespole, w całym konsorcjum, doszliśmy do wniosku, że no niestety jakby warunkiem otrzymania chociażby certyfikatu będzie konieczność wypełnienia takiej ankiety ewaluacyjnej, tak? Więc jakby jest to jeden ze sposobów, gdzie w jakimś tam stopniu możemy kontrolować tego uczestnika. Natomiast tutaj wrócę do stwierdzenia, które przedstawił pan Mariusz na czacie, rzeczywiście zdarza się, że jest ciężej, że tak powiem, online wymusić pewne rzeczy, chociażby związane z obiegiem dokumentów. Tak? Ja mam takie doświadczenie, że z reguły podczas spotkań stacjonarnych, omawiając jakieś sprawy związane z managementem, z zarządzaniem, z obiegiem tych dokumentów, ja mogłam jakby wcześniej uprzednio przygotować partnerów, żeby przywieźli określone dokumenty, tak, żeby zadbali o to, żeby jakby tą papierologię całą dopilnować. Przykładem takiej dosyć ciekawej sytuacji jest nasze spotkanie online'owe, które miało miejsce na początku pandemii. My też zostaliśmy jakby zaskoczeni tą sytuacją. I ja akurat ze względów zdrowotnych nie mogłam stacjonarnie wtedy wziąć udział w tym spotkaniu, mimo że pandemia dopiero u nas, że tak powiem, raczkowała, więc my jako partner polski, w zasadzie koordynator projektu, jak również partner portugalski, braliśmy w tym spotkaniu udział online. No i pojawiła się kwestia tego, jak zorganizować listę obecności. I rozwiązaliśmy to w ten sposób, że oczywiście na spotkaniu tradycyjnym ta lista jakby funkcjonowała w formie papierowej, uczestnicy się podpisali, natomiast ta sama lista została wydrukowana zarówno przez nas, przez partnera polskiego, jak i przez partnera portugalskiego. Podpisaliśmy to, poprosiliśmy o wykonanie skanu, to wszystko jest na Google, na naszym dysku projektowym, jakby więc no... Czasami trzeba jakby też wychodzić poza tam jakieś pewne utarte schematy w takich sytuacjach. Ja pomyślałem sobie o jeszcze i odpowiedzialności za zadania realizowane. Ze świadomości, że w tej przestrzeni online możemy łatwiej się ukryć w tym, że czegoś nie zrobiliśmy. Dokładnie. To zupełnie inaczej wygląda. I teraz pytanie do profesora. Oj, profesor coś tam zapisał. Ale ja słyszę, bo właśnie pisz odpowiedzi na te pytania, które po prostu mi masz zadać. Tak, pomyślałem sobie o jednym z tych projektów, które wspólnie realizujemy, a których pierwszy zespół zadaniowy zaplanowany został zamieniony w trochę inny zespół zadaniowy. Z czego to wynikało i w jaki sposób budować te relacje między partnerami, powodując ich zaangażowanie w realizację projektu. Czyli to jest bardzo istotne. Zarządzamy online, jak utrzymać zaangażowanie partnerów i też oczywiście obserwować, co każdy z nich robi. Więc tu są dwa aspekty. Właśnie sobie napisałem odpowiedź na te pytania, co miałeś zadać. Bo to, napisałem sobie punkt numer jeden, dyscyplinowanie partnerów, punkt numer dwa, rozwiązania techniczne. I to pisałem, mogę pokazać tutaj na odwrót. Prawda, 5 minut temu. Także widać, że jesteśmy kongenialni, prawda? Może nie genialni, ale kongenialni. Otóż tak, pierwsza sprawa to jest taka. Projekt międzynarodowy, za którym odpowiadamy przed Bogiem, Ojczyzną i Komisją Europejską, to nie jest działalność charytatywna, ani klub towarzyski. Wiąże się z odpowiedzialnościami. Podpisujemy bardzo poważne kontrakty z Komisją Europejską czy z Narodową Agencją, potem partnerzy podpisują z nami i tak dalej, prawda? Czyli w związku z tym nie ma darmowych lunchów. Jeżeli ktoś jest partnerem projektu, to albo robi to, co do niego należy i dostaje środki, albo nie robi to, co do niego należy i nie dostaje środków. Sprawa jest bardzo prosta. Czyli w związku z tym w wielu projektach podstawowym problemem
jest miękkie serce koordynatora. Ja sam uczestniczyłem w takich projektach, które się bardzo rozłaziłem, musiałem potem je ratować, bo koordynator był taki, że mówi, no słuchaj, no jak tak kolegom mogę napisać, żeby ich tak gonić, to nie mogę, bo co sobie pomyślą. Ja no się i potem śmieję. Projekt się kończy i okazuje się, że połowy dokumentów nie ma. Ja się śmieję, to miękkie serce i coś innego twardego musi być wtedy. Tak. Więc dlatego po prostu mówię, że pierwsza sprawa jest taka, jeżeli ktoś jest koordynatorem, to ponieważ on odpowiada i jego organizacja również finansowo, to sprawa polega na tym. Są zadania uzgodnione, partnerzy podpisali listy intencyjne i kontrakty i tego się trzymamy. Jeżeli się zdarza sytuacja, że jakiś partner mówi, sytuacja się zmieniła, nie jestem w stanie tego zrobić. I to jest w projektach, w których realizuję, jest to nagminna sytuacja, praktycznie w każdym projekcie się zdarza. To wtedy mówi się, proszę bardzo, to wtedy konsorcjum analizuje, kto przejmuje to zadanie. Z odpowiednim przesunięciem w budżecie oczywiście, bo nie ma darmowych lunchów. I na przykład w projekcie, o którym wspominał Rafał, w którym razem jesteśmy, była taka sytuacja, że myśmy pierwotnie zaplanowali, że za zadanie będą odpowiedzialni Portugalczycy, ale z takich powodów, że Portugalczycy mieli, okazało się, za małe moce przerobowe, bo byli za bardzo zajęci, nie mieli ludzi do roboty, to tego zadania podjęli się Niemcy, którzy mają ludzi do roboty, mają doświadczenie. A Portugalczycy wtedy będą mieli przesunięty budżet, niekoniecznie w tym momencie, bo możemy powiedzieć, dobrze, wyście tego nie zrobili, to za to więcej zrobicie dla upowszechnienia albo do czegoś innego w innej fazie projektu. Także decyzje budżetowe mogą być również takie globalne potem podejmowane, a tylko na bieżąco należy podejmować decyzję, na przykład kto na dane zadanie dostanie w tej chwili więcej dni, a potem zobaczymy, jak to się będzie kompensowało. Więc to jest pierwsza sprawa. Padło na przykład, jak myśmy wczoraj dyskutowali, coś takiego. Co będzie, jak na przykład planowałem, że ktoś ma wygłosić wykład, mówię, wygłoś wykład online, a on mówi, że się wstydzi, tak? No to ja mówię, to dobrze, to ja w takim razie zadaję pytanie konsorcjum, kto się nie wstydzi, ta osoba wygłosi wykład i ta osoba dostanie pieniądze. Dokładnie. I musi być niestety tego typu działanie bardzo klarowne. Nawet uważam, że koordynatorzy projektu mogą, jak sytuacja się zmienia, robią nową analizę ryzyka i tak dalej, pisać do partnerów pisma, czy na przykład opracować prezentację zaczynające się od mojego ulubionego zwrotu. W związku z tym, że jest taka i taka sytuacja, ja się nie pytam partnerów, co robimy, tylko ustalam, że mamy możliwość ABC. I my informujemy partnerów, że takie są możliwości, bo inaczej się nie da. Prawda? I wtedy po prostu to jest pierwsza sprawa, dyscyplinowanie partnerów. I tu, jak mówię, nie ma miejsca na miękkie serce. Druga sprawa, to co dotyczy właśnie terminowości i tak dalej, ja to nazywam rozwiązania techniczne, które w gruncie rzeczy w tych nowych warunkach sprowadzają się do dwóch elementów. Pierwsze, jak dokumentować działania online. I tu na przykład jak ja mam problem osobisty w jednym z projektów, ponieważ jak myśmy zaczęli robić te działania online, mieliśmy webinaria, na przykład online spotkania projektowe, to nie robiłem zrzutów ekranu i nie rejestrowaliśmy. Także po prostu no, mam jakąś prezentację, mam opisanie, mam kto brał udział, ale próbuję teraz gorączkowo znaleźć jakieś namacalne dowody, gdyby na przykład Agencja Narodowa życzyła sobie, czy ktoś takich twardych dowodów. Więc w tej chwili już jak jest na kasemię, no to jest prosta sprawa. Na przykład robimy zrzut ekranu i na zrzucie z ekranu jest chociażby po prawej stronie lista uczestników, tak? Czyli inaczej mówiąc, należy zastanowić się w ten sposób, od tej strony, bo znowu tu jest taka rzecz, że takie ciała kontrolujące nas, one nie zawsze mówią dokładnie, co ma być. Oni mówią, na przykład, jest to my powinniśmy w ramach naszego Project Management Handbook czy coś takiego zrobić aneks. Skoro jest nowa sytuacja i nasze działania idą online, to my wprowadzimy w naszym podręczniku do zarządzania projektem rozdział 4A albo 4B, który mówi, że A. Spotkania są organizowane w takim trybie, B, są w taki sposób dokumentowane i tak dalej. Odpowiedzialności są takie i takie. Więc to jest pierwsze, że trzeba bardzo dokładnie właśnie to rozpracować. I tu nie ma gotowych recept. Można oczywiście popatrzeć na przykłady dobrej praktyki,
ale dobrze jest właśnie dla potrzeb swojego projektu uzgodnić z partnerami, jak będziemy prowadzili dokumentowanie naszych działań online. A druga sprawa to jest sprawa dokumentowania. To w większości projektów, w których brałem udział w latach poprzednich, kiedy nie było COVID-u, reguła była zawsze taka. Mamy w Dropboxie, albo na OneDrive, albo na Google Drive, albo w czymkolwiek innym folder projektowy. Albo na przykład w intranecie na naszej stronie www. W tym projekcie każdy partner ma zakładkę na dokumenty. I każdy partner jest zobowiązany, żeby tam ładować skany. Czyli nie czekamy, tylko mówimy, słuchajcie, co kwartał macie załadować na przykład chociażby joint declarations, czy timesheet, czy coś innego. To jest znowu kwestia zarządzania projektem, czyli wprowadzenia takich reguł, żeby była przestrzeń wirtualna, gdzie ładuje się dokumenty. I to nie zależy od tego, mamy COVID, nie mamy COVID-u, tylko to jest pewna praktyka. Czyli nie czekamy na to, że będzie spotkanie, ktoś fizycznie coś przywiezie, bo tak naprawdę to fizycznie dokumenty to my potrzebujemy mieć, jakby mamy raport końcowy na ogół, to wtedy trzeba mieć u koordynatora, powinny być dokumenty i tak ich nie wysyłamy, chyba że sobie komisja zażyczy. Natomiast podstawą jest to, żeby stworzyć taki system, że dokumenty, które nam są potrzebne, są regularnie załadowywane do odpowiedniego foldera, odpowiednim na przykład na odpowiednim dysku. I wtedy mamy możliwość kontroli. I wtedy też znowu jest taka rzecz. Nie załadowaliście, to wam nie możemy przesłać kolejnej transzy, no bo jak? Czyli mówię, tu jest kwestia połączenia zdecydowanego zarządzania projektem, klarownego, żeby partnerzy znali reguły i wiedzieli, że to są reguły, których nikt nie będzie dla nich zmieniał. Jeżeli nie wypełniają, to znaczy sami się decydują na to, że nie dostaną pieniędzy na przykład. A z drugiej strony bardzo precyzyjne opisanie, w jaki sposób w ramach zarządzania projektem się gromadzi dokumentacja i tak dalej. Ja tutaj śledzę też czat i to, co bardzo ciekawego może się dziać online, to jest nie tylko interakcja między uczestnikami, a prowadzącymi dane webinarium, czy dane spotkanie, ale między samymi uczestnikami. Krzysztof Kwatera, pozdrawiam serdecznie. Spotkanie online to przede wszystkim korzyści finansowe i środowiskowe wynikające z braku transportu. Mariusz Dramski, panie Krzysztofie, my akurat jesteśmy stratni na tym, że nie możemy realizować spotkań face to face. Danuta Dudek, fajnie, jeżeli można to robić działanie online, a jak zrobić staże zagraniczne? No to jest cały czas szukanie pewnych rozwiązań i możliwości nowych działań albo zastępowania tego, czego się nie da w nowej przestrzeni, bo my możemy powiedzieć, że czegoś w ogóle nie zrobimy, bo się nie da, lub zastanawiamy się, żeby tak przekonstruować projekt, żeby innym sposobem osiągnąć cel, ale nie zgodnie z tymi działaniami, które były wcześniej. Oczywiście jak mówimy o stażach i to stażach zagranicznych, to jest pewno niewykonalne, ale już samo przygotowanie do staży jak najbardziej i później ewaluacja, takie spotkanie upowszechnieniowe można zrobić online. Ja tutaj ad vocem jeszcze chciał dodać, że jak wiadomo, Komisja Europejska pracuje nad nową koncepcją Erasmusa na lata 2021-2027. Jednym z kluczowych elementów tej nowej koncepcji będzie blended mobility, czyli po prostu projekty, które będą łączyły obowiązkową mobilność wirtualną z obowiązkową mobilnością fizyczną. W związku z tym obecnie idące projekty są dosyć dobrym testem, poligonem do przygotowania się do przyszłych konkursów tego typu. Jeżeli planowaliśmy na przykład staże fizyczne, czy wymiany studentów, wymiany kadry i tak dalej, pomyślmy, co w danych warunkach możemy zrobić w ramach naszego projektu wirtualnie. Wtedy, jeżeli się sytuacja pod koniec projektu na tyle uładzi, że będziemy mogli coś fizycznego zorganizować, to zorganizujemy coś fizycznego. Natomiast będzie to niejako trening, jak przygotować blended mobility w ten sposób, że zaczynamy od mobilności wirtualnej, tworzenia właśnie tej społeczności wirtualnej, a potem jak sytuacja dopuści, to zorganizujemy komponentę fizyczną. Czyli po prostu, i teraz jest taki znowu problem, że ponieważ przyszłe projekty będą musiały zawierać tę komponentę wirtualną, to tu się pojawia ten aspekt, o którym wspomniałem, budowa
tej wirtualnej społeczności. W jednym z projektów, który mamy na studia doktoranckie, przewidywaliśmy, że podstawowymi elementami tego projektu będą 3 szkoły letnie dla doktorantów. No i teraz co? Mamy partnerów znakomitych, bo mamy Armenię, Białoruś i Rosję, więc proszę sobie popatrzeć na statystyki covidowe, głównie dla Armenii, gdzie mamy więcej zachorowań globalnie niż w Polsce, a 10 razy tam, czy kilkanaście razy mniej ludności. Więc wiadomo, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili, czy nawet przez ileś miesięcy zorganizować szkoły takiej, powiedzmy, letniej, ale myśmy już odbyli spotkanie z doktorantami i powiedzieliśmy, słuchajcie, powinniście się samoorganizować. Będziemy wam pomagali tworzyć wasze grupy dyskusyjne, podrzucali tematy, żebyście już między sobą zaczęli na pewne tematy dyskutować, jakieś opracowania robić i tak dalej, żebyście się zaczęli obwąchiwać i zaprzyjaźniać, póki to można, a to nas będzie przygotowywało do przyszłych działań. Jak się okaże, że będzie można robić szkołę letnią, to ona będzie o wiele bardziej efektywna, bo już się będziecie znać. Już będziecie mieli pewne tematy rozpracowane. Więc dlatego tutaj w tych przypadkach sugeruję tego typu działania. Tu pojawiła się kwestia bardzo ważna, ona wynikała też z tej pierwszej prezentacji, jak budować tą wspólnotę. I to pytanie skieruję do pani Marty, ale też kieruję do państwa. W jaki sposób, wiedząc, że nie spotykacie się face to face, twarzą w twarz, staracie się integrować partnerów projektu i budować może szersze relacje, bo to też ma znaczenie, że my nie tylko musimy o samym projekcie rozmawiać i mieć takie klapki. Jeżeli spotykamy się w sytuacji rzeczywistej, my o wielu rzeczach innych rozmawiamy. Tutaj mamy ograniczenie i mamy ograniczenie czasu. Jak wy sobie poradziliście, pani Marto? Znaczy, my w ogóle mamy bardzo fajne partnerstwo zarówno w jednym, jak i w drugim projekcie. Rzeczywiście te relacje, które wypracowaliśmy wcześniej, one zaowocowały tym, że my bez problemu jakby do pewnych problemów, czy do pewnych sytuacji jakichś newralgicznych, które się pojawiły, podeszliśmy jako konsorcja. Natomiast taka ciekawostka, że podczas jednego spotkania online'owego właśnie to, o czym pisał pan tutaj w komentarzu, że brakuje mu przerw kawowych, czy brakuje mu wspólnych lunchy, nam też tego brakowało i my postanowiliśmy w trakcie takiego online'owego spotkania, które miało taką typową formułę spotkania stacjonarnego, czyli zaczęło się o określonej porze, miało przerwy kawowe, miały przerwy na lunch, postanowiliśmy ten lunch zjeść wspólnie online, tak? I każdy mniej więcej musiał opisać, co ma na lunch, jaka to jest potrawa, czy była przygotowana samodzielnie. To było bardzo fajne doświadczenie, ponieważ po pierwsze poznawaliśmy jakby kulturę danego kraju, tak? Jeśli chodzi o spożywanie posiłku, bo tego, czasami na wizji się pojawiała również rodzina, to też było bardzo fajne doświadczenie. Natomiast zdarzały mi się, ale to zdarzało nam się już wcześniej w trakcie spotkań takich, które odbywały się dosyć długo, bo ja w tej formule online'owej spotkania, pomijam jakby takie krótkie spotkania skype'owe trwające z reguły koło godziny, prowadziłam już wcześniej, na przykład robiliśmy wspólną gimnastykę, żeby w ramach jakby odprężenia, tak? Więc to też był taki element integracji. No większość partnerów, z większością partnerów mam na tyle zażyłe relacje, że mam ich u siebie na Facebooku, wśród znajomych i wymieniamy jakieś osobiste komentarze na Messenger. Zresztą te narzędzia takie, te komunikatory, z których większość z nas w ramach mediów społecznościowych korzysta, są bardzo pomocne, bo chociażby w sytuacjach, kiedy na przykład szwankowała nam łączność, my często czy z WhatsAppa, czy z Messengera ze sobą podczas takich spotkań korzystaliśmy. Także ja tutaj bardzo gremialnie wszystkim polecam tego typu metody, bo no, to daje jakby poczucie takiej przynależności do danej grupy. Bardzo fajny sposób. Ja teraz patrzę na inny. Pani Marto kupuje lunche online, ale gimnastyka. Beata Karczewska pisze, jesteśmy na WhatsApp, prowadzimy wideo rozmowy. To też jest fajne, że w zupełnie innej przestrzeni się też możemy odnaleźć. Ja akurat w swoim tle mam naszego iLaba Plus i my mamy taką przestrzeń, która na tyle jest przestrzenią otwartą, że mniejsze grupki osób mogą się spotykać. Więc można sobie wyobrazić, że w takich przestrzeniach spotykają się mniejsze grupki osób, i online już się kontaktują, czyli jest bezpośredni kontakt z zachowaniem
tego dystansu społecznego w naszej społeczności lokalnej, w naszej organizacji, stowarzyszeniu, firmie, a uczelni, a z drugiej strony jest też kontakt z partnerami zagranicznymi. To też dużo umożliwia i daje duże szanse. My też zrobiliśmy taką rzecz, już mówię z naszej strony, że mieszamy nasze spotkania. To znaczy, jeżeli mieliśmy spotkania teraz upowszechnieniowe, bo kończymy projekt strategiczny w końcu lipca i mieliśmy seminaria. I było to tak, że każda ze stron miała własne seminaria, ale teraz nawzajem się zapraszamy na różne przedsięwzięcia wzajemne. I to teraz wracam do profesora Frankowicza. To, co rozmawialiśmy wcześniej, a dla mnie jest bardzo ciekawe. Jeżeli byśmy mieli teraz listę wszystkich projektów stworzyć, to być może okazałoby się, że nawzajem jesteśmy elementem współpracy choćby w upowszechnianiu rezultatów. Czyli zapraszając się i pokazując, co my robimy dobrego i proponując innym w odniesieniu do tego, w jaki sposób mogliby z tego skorzystać. Tu proszę o komentarz, o ten budowanie takiej wspólnoty szerszej, nie w ramach samego projektu, tylko w ramach różnych podmiotów realizujących projekty, które nawzajem mogą sobie, no, określiłbym, świadczyć korzyści. Dobra, ja tylko odpowiem, bo to tu jeszcze na czacie coś napisałem. To taki komentarz. A teraz a propos tego. Więc ja zresztą od niepamiętnych czasów jestem zwolennikiem sieciowania i biorę udział w różnych sieciach, łączę różne projekty. Pamiętam, jakby projekty Tempus, to mieliśmy pakiet 6 projektów równoległych, które połączyliśmy, robiliśmy wspólne spotkania, które też były zawiłe, jak było 6 różnych projektów, ale się dało zrobić. Tutaj uważam, że można po prostu szukać pewnych przykładów dobrej praktyki i możliwości wspólnych działań w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest, nazwijmy, płaszczyzna taka, no, tematyczna. Przykładowo są projekty dotyczące określonych grup zagadnień. Na przykład, powiedzmy, projekty typu, no, programy kształcenia dla nauk przyrodniczych, albo na przykład uczenie dorosłych nowych technik komunikacyjnych. Czyli są takie klastry projektów o podobnej tematyce. Ja na przykład identyfikuję dla moich potrzeb taki jeden klaster, wszystko co dotyczy kształcenia doktorantów, drugi klaster, wszystko co dotyczy, powiedzmy, badań o profilu praktycznym i kształcenia praktycznego. Trzeci taki klaster to są sprawy środowiskowe. No, mam kilka takich klastrów dobrze zidentyfikowanych, które mnie interesują i ja próbuję identyfikować, kto w tym zakresie działa, jak nawiązać kontakty. Drugi taki wymiar czy aspekt to są konkretne problemy. Czyli dla różnych projektów występują podobne typy problemów. Na przykład jak organizować praktyki online, prawda? Jak bardzo efektywnie to, co już myśmy poruszali, zarządzać w takich warunkach, jakie mamy, partnerstwem, żeby się nie rozlazło, prawda? W jaki sposób, powiedzmy, organizować upowszechnienie rezultatu. Czyli tutaj mamy pewne konkretne typy działań, które są podobne w różnych projektach i możemy wspólnie się wymieniać jakimiś przykładami dobrej praktyki, jak sobie z czymś radzić. I to, co jest ważne właśnie, żebyśmy wiedzieli, kto czym jest zainteresowany, i żeby można było budować tego typu społeczność wirtualną, bo jak widzimy, że w tej chwili nie mamy takich przeszkód, jakie były dawniej, bo zmieniła nam się mentalność i możemy właśnie się wspinać na górę jakąś, czy brać kąpiel, czy przygotować lunch, a jednocześnie na WhatsAppie na przykład możemy sobie gwarzyć, prawda? Czyli to jest bardzo sprzyjające do budowy nowych form interakcji, które jednocześnie potem mogą zaowocować również bliższymi kontaktami face to face, jak sytuacja się poprawi, prawda? Więc dlatego ja tutaj bardzo gorąco namawiam tutaj do różnych form sieciowania, tak żeby to nie było, powiedzmy, takie nasze bytowanie od webinarium do webinarium, tylko żeby również się wykształciło coś w rodzaju takiego, nazwijmy, rdzenia, czegoś takiego, że jednak jest pewna grupa ludzi, którzy w sposób systematyczny, raz na czas jednak wchodzą w interakcje, lepiej się poznają i mogą pewne wspólne rzeczy robić.
Tu widzę, że też są poruszane kwestie na czacie związane z tymi działaniami stacjonarnymi. My dzisiaj oczywiście mówimy dużo o online, ale warto być może nawet będzie poświęcić odrębny temat takiego webinarium związanego z tym, że no są ograniczenia, ale w tej choćby sytuacji wakacyjnej zaczynamy trochę te nasze mobilności, zaczynamy się poruszać, no więc być może jak to zrobić bezpiecznie, jak tu się podzielić z dobrą praktyką, żeby te ograniczenia nie były wykluczeniami. To też, to myślę, że to bardzo ciekawy temat. Wracając jeszcze do budowania tej wspólnoty i podejścia między projektami, mam wrażenie, że istotna jest nie tylko kwestia zebrania tego, gdzie właśnie takie klastry, grupy się pojawiają, ale być może potrzebna jest też taka oddolna inicjatywa na zasadzie zastanowienia się, jak wszystkich zainteresowanych, tych, o których dzisiaj nie wiemy, z nimi zacząć się spotykać, być może tworząc nawet taki, bym powiedział, rodzaj tradycji, zwyczaju, że spotykamy się raz na dwa tygodnie o określonej godzinie. No, znam trenerów, wykładowców, którzy w ten sposób budują swoje społeczności. Jeden z, na przykład pan Karzełek, to jest 5:55, kiedy wszyscy wstają i mają okazję z nim pół godziny porozmawiać na różne tematy. Więc być może to też jest ciekawe rozwiązanie, że w danym momencie wręcz zaczynamy oczekiwać takiej wzajemnej relacji i to nie w rozumieniu zespołu projektowego, tylko nowych ludzi, którzy dotychczas się nie znali albo się znają, a nie wiedzieli, że mają tyle wspólnego do powiedzenia sobie też online. To od razu poproszę też komentarz i takie powoli będziemy przechodzili do takich części rekomendacyjnych. Te rekomendacje zacznę od pani Marty, później poproszę profesora. Troszeczkę te rekomendacje powinny się nie odwoływać już do tego, co za nami, tylko o czym powinniśmy pamiętać, co jest realne i możliwe do osiągnięcia i co na przykład przy dzisiejszym już planowaniu projektów, nowych projektów, byśmy brali pod uwagę. Znaczy z mojego jakby osobistego punktu widzenia myślę, że takim bardzo istotnym elementem tej wymiany doświadczeń byłoby stworzenie, czy to, że tak powiem, z ramienia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, czy jakichś inicjatyw właśnie międzyuczelnianych, takiego forum wymiany doświadczeń, gdzie można by było, poza oczywiście uczestnictwem jakby w tej wirtualnej społeczności, wymieniać się konkretnymi, tak jak pan profesor wspominał, dobrymi praktykami, to również zamieszczać wszelkiego rodzaju dokumenty, jakby rozwiązania konkretnych sytuacji, to co na przykład, to czego mnie osobiście brakowało, ja poświęciłam wiele czasu na przykład na to, żeby wyszukać jakieś konkretne formy, chociażby zgód na przetwarzanie danych osobowych, które są przecież bardzo istotne w przypadku uczestnictwa w takich wirtualnych spotkaniach upowszechniających, tak, czy kwestia jakby związana z korzystaniem z konkretnych narzędzi wirtualnych. To też jakby była dyskusja między partnerami w ramach konsorcjum, natomiast mnie osobiście takiego forum brakuje i myślę, że to byłaby fajna inicjatywa, gdyby być może Narodowa Agencja, być może jakby zrzeszenie uczelni z taką inicjatywą wyszło. Mhm. Panie profesorze. Ja tu widzę takie trzy ważne aspekty, na którym trzeba by się skupić w pierwszym rzędzie. Po pierwsze problem, to co już było poruszane, problem wykluczenia. Bo to jest podstawa. My sobie możemy cokolwiek zaplanować, jak przezwyciężać pewnego typu bariery psychologiczne. Tego technologia nie rozwiąże. I tutaj, ponieważ problem jest otwarty, to myślę, że tu jest pole do właśnie działalności twórczej. Przykładowo, załóżmy, że mamy program dotyczący edukacji dorosłej, więc znajdujemy jakiegoś dziarskiego 85-latka, który na przykład występuje na wizji, prawda, i mówi, wiecie co, mam 85 lat, ale świetnie mi to, bardzo pasuje mi ten, wiecie ile mogę zrobić dzięki temu, taki właśnie tchnie tę pozytywną energię w tych 50-latków, co to się boją sieci na przykład, prawda? Czyli inaczej mówiąc, ja to daję tylko jako przykład. Czyli pierwsze, postawić problem.
jak a priori uwzględniać problemy związane z wykluczeniem, to co pani Marta właśnie sygnalizowała, czyli żeby ludzie się nie bali, żeby po prostu poczuli się swobodnie, żeby swobodnie poruszali się w tym matriksie, prawda? Więc to jest ta jeden bardzo istotny element, taki powiedzmy przekrojowy, ponadprojektowy. Druga podstawowa rzecz to jest, co się daje zastąpić przez działania wirtualne wśród działań, które z reguły wymagają, że tak powiem, fizycznej obecności, czyli wszelkie staże, praktyki, szkolenia i tak dalej. I znowu taka pogłębiona analiza, żebyśmy znowu mieli coś w rodzaju takiej ściągi, bo to nie ma sensu, jak to, żeby ponownie wymyślać Amerykę, jeżeli są pewne rozwiązania, jak wspomniałem już na poziomie światowym, różnego typu poważne organizacje tutaj pracują na ten temat, na przykład Jurasz organizuje specjalne seminaria, ja zbieram też takie dokumenty, więc gdybyśmy mieli coś w rodzaju forum czy wspólnego dysku, to chętnie się podzielę wtedy z takimi materiałami, bo tam są też projekty w tej chwili idące właśnie dotyczące takich e-staży i tak dalej, jak to należy organizować. Więc właśnie co się da zastąpić, a czego się nie da i wtedy po prostu przeformułować nasze projekty w ten sposób, że to co się da zastąpić, jeżeli czegoś się nie da, zastąpić to czego się nie da przez inne elementy stażów czy praktyk, które się da realizować, prawda? Żeby to nam po prostu, żeby tu mieć jakieś przykłady. I trzeci aspekt, bardzo ważny też dla wszystkich projektów, to są te techniczne sprawy zarządzania projektami i planowania. Czyli to, co robić, żeby jednak partnerzy byli zdyscyplinowani, nasze działania były odpowiednio dokumentowane. I tu znowu by się bardzo przydało, bo nawet można mieć taki coś w rodzaju wzorcowego project management handbook, czy jakiś przykład dobrej praktyki, czy coś takiego. I to znowu wielu z nas oszczędzi dużo czasu. Dziękuję bardzo. Ja tak pierwsze Państwa się też spytam, czy ktoś z Państwa drugi raz bierze udział już w webinarium? Kto brał udział tydzień temu w webinarium? Taka szybka odpowiedź. Ja. A kto nie brał? Od razu zobaczymy, ile na nie. Widzę, czyli zaczynamy rzeczywiście, są nowe osoby, ale jest rdzeń osób, które już brały udział. Myśmy analizowali z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji taki pomysł, który pewno już chcielibyśmy realizować od września, że webinaria są poprzedzone prewebinariami. Tutaj wymienialiśmy zdanie z profesorem, że w danym momencie pojawi się jakiś wątek. Tak naprawdę to nie o to chodzi, że coś zostało bardzo prywatnie zapisane. Natomiast chodzi dokładnie o to, że my mieliśmy też swoje spotkanie takie webinaryjne online, gdzie omawialiśmy wiele wątków i z tego wyszedł nam scenariusz dzisiejszego spotkania. Myślimy też o tym, w związku z tym, żeby włączyć Państwa poprzez korespondencję, poprzez inne działania do tej naszej dyskusji. Tutaj z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji rozważamy inne jeszcze możliwości na temat poszerzenia grona osób, no ale to będzie zależało oczywiście od warunków technicznych. Teraz będziemy mieli trochę przerwy wakacyjnej, natomiast od września ruszamy z następnymi tematami. Co jest bardzo istotne, żebyśmy od ogółów przechodzili coraz bardziej szczegółowych tematów i żebyśmy, to była taka nasza wspólna dyskusja, która poszerza naszą wiedzę, naszą praktykę, ale w zamienną też wymianę doświadczeń. Dziękując Państwu za dzisiejsze spotkanie, chciałbym serdecznie podziękować profesorowi Markowi Frankowiczowi, panie Marcie Chmielewskiej-Anielak. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu i na koniec jeszcze się zapytać, jakie plany na najbliższe dni? Czy będziecie w pracy, czy planujecie wyjazdy, czy wręcz kto jest zajęty teraz projektem bezpośrednio, jeszcze w trakcie wakacji? Patrzę na odpowiedzi. Ja widzę, że jeszcze czekam na odpowiedzi. Ciekawy jestem, ile osób zajmuje się obecnie jeszcze projektami w trakcie wakacji. Pracujemy, wyjazd w październiku, kontraktowanie, jestem zajęta realizacją projektu. Mam wrażenie, że my też odrabiamy trochę ten stracony czas, więc nasze zaangażowanie rzeczywiście jest duże.
Zapraszamy do korespondencji mailowej. Poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji można do nas, czy też do profesora, do pani Marty, czy też do mnie i do firmy Eurokreator pisać. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Zgłaszajcie swoje tematy, swoje propozycje. Życzę udanych wakacji. Pozdrawiam serdecznie tych, co też są dzisiaj na szlaku. Pozdrawiam tych, którzy są w pracy i zastanawiają się nad tym, jak rozwiązać problemy ze stażami zaplanowanymi w projekcie albo innymi działaniami, z których trzeba na przykład zrezygnować. I życzę nam wszystkim, żebyśmy żyli w zdrowiu i to, co otacza nas pandemicznie, nie wpływało na naszą rzeczywistość, zarówno w pracy, jak i w rodzinie. Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękujemy również. Życzymy miłych wakacji i odpoczynku. Tak, życzymy miłych wakacji. I dziękujemy za zaangażowanie, za Wasz udział. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy. Ja?